Cześć Monika. Cześć Paulina. Fajnie, że dała Cię zaprosić do rozmowy o obsesji piękna. Ciekawy temat nas czeka. Bardzo lubię ten temat, więc bardzo chętnie o nim porozmawiam. Ja również. Jeszcze nie było takiego tematu w sumie u mnie w podcaście, więc tym bardziej się cieszę. Zwłaszcza, że no, jesteśmy obie kobietami, więc temat nas zdecydowanie dotyczy bardziej niż mężczyzn. I zanim zapytam Cię właśnie troszkę o tą obsesję piękna, to czy mogłybyśmy najpierw Cię przedstawić dla słuchaczy, słuchaczek, którzy mogą Ciebie nie znać? To cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Monika, jestem psychodietyczką i jak to mówię, to wiesz, mi się kojarzy mój własny podcast od razu, bo ja mam takie też przywitanie i wszędzie na webinarach się przedstawiam właśnie w taki sposób. Więc zajmuję się psychodietyką, relacją z ciałem, relacją z ruchem, podejściem do jedzenia, współpracuję z osobami, które utknęły gdzieś tam w tym mindsetie kultury diet, mają nieudane w przyszłości próby odchudzania, jak również zajmuję się osobami, które zmagają się albo raczej chorują na zaburzenia odżywiania, bo to jest jednostka chorobowa. I jestem również trenerką personalną, więc w sumie tutaj mam trzy zawody. Ta psychodietetyka jest ze mną najkrócej, natomiast oddałam się jej zupełnie i to właśnie w tej psychodietetyce tak jakby odnalazłam się w tym nurcie swoim zawodowym. Super, mega fajnie. Na pewno te wątki jedzeniowo, dietetyczno, treningowe, ruchowe się będą pojawiać w naszej rozmowie, bo to wszystko jest no, ze sobą mocno połączone. Bardzo. Okej, okay, to może najpierw do definicji. Ja zawsze wyznaję takie podejście, że jak chcemy coś omawiać, z czymś sobie radzić, no to dobrze byłoby w ogóle zdefiniować, przynajmniej w takim rozumieniu potocznym, czym jest obsesja piękna? Wiesz co, o to chodzi, że nie ma tutaj takiej jednej definicji, dlatego że każdy będzie i każda z nas będzie to trochę definiował inaczej i inaczej będzie do tego podchodzić i inaczej będzie w tej obsesji piękna żyć. Bo nie dla każdego i nie dla każdej, jeśli chodzi o kobiety, ten wygląd będzie czymś takim ważnym albo takim w tych górnych wartościach. Natomiast ta obsesja piękna dotyka nas poprzez bodźce zewnętrzne. I tutaj jak zaczęłaś o tym mówić, to powiedziałaś, że głównie kobiety i w tej książce, o której rozmawiałyśmy jakby poza nagrywką, obsesja piękna, dokładnie tak, również jest kierunek na kobiety, natomiast trzeba to mocno podkreślać, że mężczyźni również się z tym zmagają. I tak samo jak kobiety mają na sobie różne stereotypy i przekonania, w których są wychowywane, tak samo mężczyźni. I oni również teraz, z tego co ja obserwuję w mainstreamie, mężczyźni zaczynają się wypowiadać z tą ciało pozytywnością, ciało życzliwością, jeśli chodzi o męskie sylwetki, bo na nich niestety też jakieś oczekiwania ciążą i też ta obsesja piękna, ta obsesja dobrego wyglądu, poświęcania się i często poświęcania własnego zdrowia dla tego wyglądu, no zakorzeniła się w nas dosyć mocno, bo już coraz młodsze dzieci, dziewczynki i chłopcy doświadczają na sobie no, konsekwencji przekazu i kultury diet i kanonu piękna. Super. I powiedziałaś właśnie o tym, że są coraz takie coraz popularniejsze takie nurty ciało życzliwości, ciało pozytywności, takiej też może nabywania świadomości, skąd to wszystko się wzięło z tych przekonań, z lat wychowania, z kultury. Natomiast czy biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie trendy, pozytywne oczywiście, no, to czy my wciąż tkwimy po uszy w tej obsesji piękna? Po uszy. Jesteśmy jeszcze... Nawet ta woda, jakby to miała być woda, to my nawet nie wiem, czy widzimy tą taflę, dlatego że mimo tego, że my mamy świadomość, to wciąż nawet ja na swoich mediach społecznościowych cały czas edukuję o tym, żeby nie komentować sylwetki drugiej osoby. Nawet jak troszczymy się o jej zdrowie i próbujemy to przekazać, to zwracajmy uwagę na to, w jaki sposób to mówimy, bo no te dobre chęci niestety będą nieść takie konsekwencje, że dana osoba jeszcze bardziej będzie odczuwała wstyd co do własnego ciała i ona doskonale zdaje sobie sprawę, jak wygląda. I tutaj nie dotyczy to tylko wyższej zawartości tkanki tłuszczowej, jak również tej niższej, dlatego że stygmatyzacja ciała dotyka każdego ciała, i tego wysportowanego, i tego szczuplejszego, i tego grubszego, więc tutaj nie można powiedzieć, że jakieś ciało będzie dla każdego idealne albo nie będzie obrywać, jeśli chodzi o presję społeczeństwa, czy w ogóle tą presję kanonu piękna, no bo wszyscy w tym dorastamy.
Tak. Super w ogóle, że o tym mówisz, że to nie dotyczy tylko osób, które na przykład mają nadwagę. Ja też pomyślałam od razu o czymś takim, bo u siebie akurat zauważyłam na przestrzeni ostatnich miesięcy taki trend. Kiedyś brałam udział w jakichś obgadywaniach ludzi, którzy jakoś wyglądają, na przykład wyglądają zbyt nienaturalnie, cokolwiek to znaczy. Mówię tutaj na przykład, nie wiem, o jakichś implantach albo wiesz, doczupionych rzęsach, brałam udział jakby w tych rozmowach. Natomiast od jakiegoś czasu już nabywam taką świadomość i jest to dla mnie niekomfortowe rozmawiać w ogóle na temat czegoś wyglądu. I zastanawiam się, czy w ogóle też w tej obsesji piękna nie chodzi o to, że my poświęcamy temu wyglądowi tak nadmiernie dużo uwagi. Tak stawiamy go w takim centrum, jakby on był, wiesz, najważniejszy i definiował tą osobę przez to, że ona ma na przykład, nie wiem, doczepione rzęsy. Tak teraz myślę. Tak. Plus właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby zauważyć, jak bardzo ten wygląd i ta nasza obsesja na punkcie jakiejś tam sylwetki wkradła się i zajęła bardzo wysoką pozycję w naszych wartościach. I ja często, jak rozmawiam z moimi podopiecznymi, czy to psychodietetycznymi, czy treningowymi, które jednak, ja pracuję głównie z kobietami, więc będę mówiła właśnie z zajęciami żeńskimi, i które dziewczyny tkwią w tej obsesji piękna, to zadaję im, wiesz, na przykład takie pytanie. Okej, czy jeśli osoba z Twojego najbliższego otoczenia, jeśli bliska Ci osoba, nagle by przytyła, czy Ty przestałabyś darzyć ją takim uczuciem, jakim teraz ją darzysz? Czy przestałabyś kogoś kochać? Czy przestałabyś kogoś szanować? Czy przestałabyś kogoś lubić? Czy mówiłabyś do tej drugiej osoby, która wie, że zmaga się z jakimiś problemami, z jakimiś trudnościami w swoim życiu, nie ma zasobów na to, żeby teraz przykładać jakąś tam większą uwagę do aktywności fizycznej czy do odżywiania, może być w tym etapie, że ją to po prostu nie interesuje, bo nie ma na to zasobów, a z pustego to i Salomo nie naleje. Czy też stałabyś nad tą osobą z kijem w ręku, z wyzwiskami, z wytykaniem tego, jak ona jest słaba, leniwa i cały czas obniżała jej poczucie wartości i biła w jej samoocenę? Dostaję za każdym razem odpowiedź, że nie, no ja tak nie traktuję drugiego człowieka. I wtedy moja piłeczka, to dlaczego tak traktujesz siebie? Tak. To jest po prostu, to jest piękny przykład i też piękne ćwiczenie, które pozwala właśnie nie tylko w kontekście nawet ciała, ale też w kontekście takiego, wiesz, jakiegoś samobiczowania się za błędy, takiego wewnętrznego krytyka, jakby spojrzeć z tego dystansu na tą sytuację. Więc to jest mega w ogóle super ćwiczenie też w kontekście może takiego właśnie, takiej pracy może ze swoim podejściem do wyglądu, do swojego ciała. Tak pomyślałam, jak powiedziałaś tu w wartościach, że ten wygląd często jest właśnie w naszej hierarchii wartości wysoko, to ja pomyślałam, wielokrotnie z różnymi grupami, z różnymi osobami robiłam różne takie ćwiczenia odnośnie określania swoich wartości i tak pomyślałam i próbuję sobie przypomnieć, ale nie pamiętam, żeby ktokolwiek z nich, którakolwiek z nich w takiej świadomej drabince wartości wskazała na przykład atrakcyjność fizyczną albo ciało. I zastanawiam się, czy my w ogóle, wiesz, świadomie wiemy, że to jest nasza wartość, czy my jakoś tylko tak z automatyzmu wręcz wyuczone na przykład kulturą stawiamy tą atrakcyjność fizyczną tak wysoko, nawet sobie nie uświadamiając tego. Wydaje mi się, że to ma kilka różnych odnóg i ja kiedyś wypowiadałam się w podcaście, że my jak najbardziej mamy prawo do tego, żeby chcieć ładnie wyglądać. I mamy prawo do tego, żeby chcieć szczupło wyglądać, atrakcyjnie wyglądać. No potrzeba tej przynależności i potrzeba czucia się atrakcyjną, atrakcyjnym dla drugiej osoby, czy w ogóle dla innych osób, jest po prostu czymś, co my chcemy. My lubimy czuć przynależność, jesteśmy ludźmi, a więc te osoby, które są wokół nas, są dla nas ważne i zależy nam niejako na ich opinii. Problem robi się wtedy, kiedy my czyjeś zdanie albo jakiś tam nakaz z mediów stawiamy wyżej tego, co ja chcę, co jest dla mnie ważne, a czego ja nie chcę i przede wszystkim stawiamy wyżej niż własne zdrowie. Bo jeśli ja w imię tej szczuplejszej sylwetki głodzę się,
I tutaj głodzę się, to często jest kojarzone z chorobą, z anoreksją. I ta w ogóle jednostka chorobowa jest kojarzona z takim bardzo szczupłym ciałem. Natomiast każde zaburzenie odżywiania jest zaburzeniem na tle psychicznym, więc to jest problem w naszym nastawieniu do jedzenia, do naszego ciała. I osoba, która zmaga się z takimi zaburzonymi myślami i można ją określić, że choruje na anoreksję, to nie musi być tak skrajnie szczupła, jak to przekazuje taki obraz medialny. I dalej. My mamy to prawo, to szczupło wyglądać, tak? Do tego wróciłam. I dalej, jeśli ja się głodzę, czyli stosuję diety bardzo niskokaloryczne, zażynam się na siłowni, to trzeba nazwać, że ja się nadwyrężam, że ja stosuję wobec siebie przemoc. Bo czy zrobiłabyś to znowu drugiej osobie, czy zrobiłabyś to tej małej dziewczynce albo swojej przyjaciółce, powiedziałabyś jej, że ma zakaz jedzenia? Ja bardzo jestem dosadna w tym, żeby to nazywać po imieniu. I jeśli ktoś mi mówi, że a pójdę sobie na głodówkę, to przynajmniej schudnę, zobacz na konsekwencje to, co sobie zrobisz. Bo to nie jest tylko tak, że po prostu nie będziesz jeść. To ma nazwę i to niesie ze sobą bardzo duże konsekwencje. Przypomnij mi proszę jeszcze później, nie wiem czy teraz ci nie wejdę w wątek, ale ja bym chciała poruszyć temat w ogóle ciało pozytywności i ciało życzliwości, bo znowu, jeśli my rozmawiamy o tym, żeby nie komentować sylwetki drugiej osoby, żeby nie zwracać na to uwagi, albo zamiast komentować, to zapytać się, jak ja ci mogę pomóc, czy w ogóle chcesz przyjąć moją pomoc, czy może ten temat jest dla ciebie tak wrażliwy, że nie chcesz o tym ze mną rozmawiać, więc okej, ja tutaj szanuję tą twoją przestrzeń, bo tak jak jest z mediami społecznościowymi, coś jest informacją, która może bardzo szybko zmienić swój taki oryginalny wydźwięk, o co w ogóle w tym chodzi, dlatego że internet nie ma żadnych zasad. I plotka bardzo szybko się w internecie rozejdzie, jakieś newsy dotyczące gwiazd i tak dalej, to się bardzo szybko po prostu niesie i każdy ma do tego dostęp. I jeśli coś zostanie podchwycone i zostanie zmienione, to trudno dojść do tego oryginału. A w ciało pozytywności nie chodzi o to, w ogóle nie chodzi o grubość. Nie chodzi o zawartość tkanki tłuszczowej, tylko chodziło o to, i dalej o to chodzi, tylko ludzie tak do tego nie podchodzą, że każdemu ciału należy się szacunek i każde ciało niech ma miejsce w tym kanonie piękna, bo kanon piękna jest bardzo zawężony. Jak wygląda idealna kobieta? Nie? Pełny 90, biust, 60, 90. tak, pełny biust, szczupła talia, duże pośladki. Też nawet są badania, które pokazują, że kobiety, które nie noszą makijażu, są uznawane za mniej kompetentne. To Tak, niestety wygląd, i właśnie też chciałam później o tym porozmawiać, że atrakcyjność fizyczna jest, że wpływa na to, jak postrzegamy drugą osobę, na przykład na rozmowie o pracę. W pracy, jako gdzieś tam kontakt ze współpracownikiem czy ze współpracowniczką, więc to jakby jest kolejny taki czynnik, który utrudnia trochę, nie? Właśnie wiesz, takie nienoszenie makijażu, takie wybory, które są nasze, a nie takie, które nam gdzieś kultura każe. Więc no, no niestety tak jest. Tak, i właśnie z tą ciało pozytywnością, że to chodzi o wszystkie ciała. I ciała z niepełnosprawnościami, chociaż tutaj nie wiem, czy wiesz, teraz nie walę babola, bo pamiętam, że moja redaktorka mi na to zwracała uwagę, że mamy niepełnosprawności, ale czy ciała? Tutaj tak się zastanawiałyśmy, żeby być takie właśnie neutralne w tym przekazie. No i ciało, które doświadczyło jakiegoś wypadku, ciało, które gdzieś jakieś ma blizny, jakieś rozstępy, jakieś coś, no po prostu to są normalności, które zostały nazwane niedoskonałościami, a każda z nas i każdy z nas ma gdzieś jakiegoś pryszcza w historii albo Tak. obecnie, jakiś tam rozstęp, jakąś tam bliznę, no po prostu dlatego, że to nasze ciało żyje, tak? I ono się zmienia, doświadcza różnych i czasami urazów, i czasami, jak można powiedzieć, że jakichś tam doświadczeń, no i po prostu jego wygląd będzie się zmieniał. Dalej mamy ciało życzliwość, czyli takie życzliwe podejście do swojego ciała, czyli traktowanie je przede wszystkim z szacunkiem. A szacunek to jest nie głodzenie go, a odżywianie. To jest dalej dostarczanie mu ruchu, czyli niezbędnej potrzeby, nawadnianie, wysypianie, noszenie wygodnych ubrań, a nie wciskanie się w za małe dżinsy, byle Oj, tylko tak. wcisnąć się w 36 czy w 38. Więc
tutaj odchodzimy od wyglądu samego w sobie, a skupiamy się nad tym, jak my swój organizm traktujemy. Bo jeśli my wymagamy od niego nienagannego wyglądu, a go nie odżywiamy, tylko stosujemy mu głodówkę, nie wspieramy go ruchem, tylko zażynamy się na maszynach cardio, bo cardio pali więcej kalorii, nie dosypiamy, bo trzeba mieć jakieś tam życie, na przykład towarzyskie, albo telefon nas za bardzo przyciąga, więc my śpimy zdecydowanie za mało. Dalej nie mamy relaksu, zabawy, odpoczynku w życiu, nie zajmujemy się naszym zdrowiem psychicznym, no to to ciało nie będzie dobrze funkcjonować. Będzie funkcjonować na zmniejszonych albo na bardzo, bardzo zmniejszonych obrotach. I teraz osoba, która ma problem ze swoim wyglądem, ale problem z tym, że go nie akceptuje, nie lubi tego swojego ciała, bardzo trudno jest przeskoczyć od niechęci, czasami nawet nienawiści, do etapu okej, ja się sobie podobam i jestem okej i wiesz, mówię do lustra codziennie, jesteś super. Widzisz moją mimikę, mi się to też nie podobało, a ja miałam bardzo zaburzony obraz ciała, jestem po wieloletnich zaburzeniach odżywiania i to, w jaki ja sposób się traktowałam i jak do siebie podchodziłam, zabrało mi kawał życia i zabrało mi doświadczanie i przeżywanie tego życia. I ja z takim zaburzonym obrazem ciała, jak również moje teraz podopieczne, nie jesteśmy w stanie, ja nie byłam w stanie, nagle podejść do siebie, że okej, ja się lubię, bo ja się nie lubiłam. Tylko zaczęłam podchodzić do siebie ciało neutralnie. Czyli moje ciało zaczęło dla mnie nie wyglądać, a zaczęło dla mnie funkcjonować. Czyli ono nie było jakieś w mojej opinii, tylko po prostu byłam do niego neutralna. Mam ręce, które mi pozwalają zrobić to, to, to i to. Nie są ładne, brzydkie, długie, krótkie czy jakieś tam, tylko pozwalają mi na przykład się do kogoś przytulić. I teraz przeskoczę do tego kolejnego wątku, który gdzieś tam rozpoczęłyśmy. Czy my w ogóle mamy prawo, albo czy my jesteśmy głupiutkie, że chcemy ładnie wyglądać? No nie. No nie, ja mogę mówić tylko ze swojej perspektywy, ale na przykład mi zależy na tym, żebym się czuła atrakcyjnie, przede wszystkim dla samej siebie, jak również dla mojego partnera, jak również dla bliskich mi osób. Ja na ten wygląd zwracam uwagę. I tutaj to nie jest też próżność, tylko po prostu to jest jakaś tam nasza wartość. Natomiast mój wygląd nie jest teraz wyżej mojego zdrowia i innych wartości, jak na przykład relacje. A my często z racji tego wyglądu zabieramy sobie możliwość innych wartości, czyli odchodzimy od relacji, odchodzimy od bliskości. Presja wyglądu jest również samotnością, tak samo jak zaburzenia odżywiania. Otworzyłaś tyle wątków, tyle świetnych w ogóle takich furtek w głowie, że nie wiem od której zacząć, ale może cofnę się do tej ostatniej. Powiedziałaś właśnie, że chcemy wyglądać dobrze. Ja pamiętam tą rozmowę, ona była z Justyną Świetlicką, jak rozmawiałaś tak właśnie o tym, czy to jest w porządku, żebyśmy chciały wyglądać ładnie, szczupło. I to była świetna rozmowa i też zresztą dzięki tej rozmowie jesteś tutaj, bo pomyślałam, że musimy porozmawiać. I zastanawiam się też, no bo powiedziałaś właśnie, że to jest w porządku, że chcemy wyglądać dobrze. Natomiast znowu, to dobrze, to nie jest dla wszystkich to samo, nie? To nie jest tak, że jest ten kanon 90, 60, 90, albo nie wiem, osoba bardzo szczupła i wszyscy dążymy do tego ideału, nie? No bo jak też myślę o takim kanonie piękna w ogóle, nie wiem, na przestrzeni epok historycznych, kawał czasu, ale jakby nie zawsze ta uroda i to piękno było definiowane tak samo. Nie zawsze to była szczupła osoba albo osoba z wystającymi pośladkami. Te ideały piękne były bardzo różne. Kiedyś osoby z bardzo dużą nadwagą były postrzegane jako piękne, jako płodne, jako pożądane. Bo były przecież płodne. Mamy. No właśnie, były, no tak, no, ta prokreacja gdzieś tam była centrum życia kobiety, prawda, ileś lat temu. No ale przecież rubensowskie kształty też pokazują, że to zupełnie i zupełnie inny był ten kanon. I on może być też zupełnie inny za 50 lat, nie? Oczywiście, kiedyś szczupłość była utożsamiana z biedą, z głodem, dlatego że ludzie umierali z głodu. Tak samo palenizna. Tak samo paleniznę, bo była praca na polu. Tak, a teraz co? Smarujemy się samoopalaczami, nie? Tak, bo ciało wygląda wtedy szczuplej, nie?
może po prostu atrakcyjniej w naszej opinii, to chociaż Może no też, no. tak, opalenizna jak najbardziej dodaje tutaj, bo pozwala zarysować te mięśnie, pozwala je uwidocznić. Dlatego zawodnicy i zawodniczki, którzy startują w zawodach sylwetkowych, czy tam bikini fitness, czy tam jakaś męska sylwetka kulturystyczna i tak dalej, to noszą bronzery, tak, żeby te mięśnie po prostu bardziej były eksponowane. I kanon piękna. Jeny, wiesz co, jak ja pisałam książkę i robiłam do tego research, to głowa mi wybuchała za każdym razem, jak faktycznie napotykałam co 10 lat jakiś inny kanon. I ja właśnie tam napisałam u siebie w tej książce, że gdybym miała żyć wiecznie, to co 10 lat czy co 20 lat musiałabym zmieniać drastycznie swoją sylwetkę. I raz organizowałam Sylwestra właśnie w klimacie lat 20. i ja dla siebie nie mogłam znaleźć sukienki. Dlatego, że jestem za pełna, można by tak powiedzieć, nie? Że chociaż jak powiedziałam tam w tym podcaście i ktoś mnie nie widział, to dziewczyny potem mi pisały, że jak ja mówiłam, że ja mam noszę 40, 42 czasami, ale czasami też 34 i 36 w sklepie, to dziewczyny przychodziły do mnie na profil po tym podcaście i były przekonane, że ja jestem większa, że jestem grubsza niż w rzeczywistości. Dlatego, że ten rozmiar również nam się tutaj kojarzy. Więc lata 20. wyglądały inaczej. Dalej czasy Marilyn Monroe. Dalej boom na przełomie lat 80. i 90. Potem znowu powrót do takiej sylwetki, która nawet była określana jako sylwetka chorobowa, jako sylwetka niedożywiona, jako sylwetka osoby uzależnionej od substancji różnych. Żeby tutaj też nie mówić dokładnie, bo wiadomo. Dalej boom, jeśli chodzi o fitness. Nagle u kobiet zaczęły się podobać mięśnie, gdzie wcześniej znowu mięśnie byłyby skojarzone z tym, że ta kobieta pracuje, a kobiecie nie przystawało pracować. My z tym cały czas się dalej gdzieś tam mierzymy i to są taka ta kula śnieżna w nas leci. I teraz tak naprawdę znowu mamy z jednej strony tą presję wyglądu, która gdzieś tam się zatuszowała, bo my znalazłyśmy, mówię my, nie? Cały mainstream, znaleźliśmy sobie taką piękną przykrywkę dla zdrowia. Bo Tak, teraz nadwaga wszyscy jest mówią dla zdrowia. niezdrowa, bo otyłość jest niezdrowa. I teraz ta osoba, która to mówi, niech pójdzie do badań. Niech pójdzie do badań, dlatego że nadwaga to w ogóle jest określana na podstawie wzoru BMI, który nie jest dobrym wskaźnikiem. On i ma swoje zastosowania jak najbardziej i na przykład możemy oceniać tendencję wzrostową. I jeśli pacjent jest u lekarza i lekarz oblicza BMI, to jeśli widzi tendencję zwyżkową, to może tutaj wyjść z pytaniem, czy być może pani albo panu potrzebna jest jakaś pomoc. Co się dzieje, że ta waga rośnie? Bo to nigdy nie dzieje się samo z siebie. Więc jeśli zauważymy tendencję zwyżkową, ok, to może być dla nas informacja. Natomiast jeśli dana osoba według BMI ma nadwagę, ale wybiera takie prozdrowotne wybory, czyli ma dawkę ruchu, nawet codziennie albo kilka razy w tygodniu jakiś tam trening. Ma odżywczą dietę, tylko po prostu ta dieta wcześniej była trochę większa energetycznie niż jej zapotrzebowanie, więc ta waga wzrosła, ale na przykład ta waga już się utrzymuje. I jeśli ona ma dobre wybory, które gwarantują zdrowie albo które są ku temu lepszemu zdrowiu albo utrzymaniu, no to w czym jest problem? Nie ma potwierdzonego, że ona będzie chora przez swoją tkankę tłuszczową, a nawet są badania, i to całkiem obszerne, które pokazują, że właśnie w tym przedziale BMI z nadwagą ta żywotność, ta długo, ta jakby no wiek przeżyty jest najdłuższy, jest najniższa śmiertelność. Idąc dalej, mamy stany chorobowe, jakim jest otyłość, tam pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. Natomiast to znowu, otyłości się nie diagnozuje na podstawie BMI. I też zaczęliśmy tym tak żonglować, właśnie, że rzucać tą otyłością, tak samo jak depresją. Depresja również jest chorobą. A często już to weszło do mainstreamu, że o, tak źle się czuję, pewnie mam depresję. Język Nie mów, potoczny, nie nie? mówmy Zrobił tak. się z tego No, język potoczny, no tak. niestety. Dobrze, że ta świadomość rośnie, ale
Ja i tak mam wrażenie, już o tym powiedziałaś wcześniej, o mediach społecznościowych, i ja właśnie mam wrażenie, że to właśnie media społecznościowe cały czas nakręcają tą obsesję piękna. I jak przypomnę sobie, ja sama kupowałam co miesiąc, ileś lat temu, nie wiem, 15 lat temu, gazety, czy tam 10 lat temu, gazety typu, nie wiem, jakieś Women's Health, no masa była tych różnych gazet, które po prostu, wiesz, waliły nas. Ja nawet je trzymałam i zbierałam i w pewnym momencie, ja kiedyś sobie je przejrzałam po okładkach i na każdej okładce był tekst, który sprawiał, że masz schudnąć, że masz lepiej wyglądać, że masz zrobić ze sobą coś, żeby czuć się lepiej, żeby lepiej wyglądać do wakacji, żeby lepiej wyglądać do ślubu. I pomyślałam w pewnym momencie, że te gazety tak się, wiesz, tak się powolutku przeniosły moimi krokami do internetu i że jakby wciąż ta obsesja piękna trwa, tylko ona zmieniła kanał. I tak, niestety w tym kanale jakby ma większy zasięg, tak? Bo można mieć to na wyciągnięcie ręki za darmo, dosłownie w kilka sekund, zobaczyć te wszystkie zdjęcia, nagłówki, clickbaity. I mam wrażenie, że tego i tak jest więcej niż tych komunikatów takich, wiesz, wspierających. Oczywiście, że tak, dlatego że mamy wciąż przekonanie, że jeśli, dajmy na to, z mojej działki pozwolimy sobie na jedzenie, to będziemy jeść w nieskończoność i że będziemy wręcz się zajadać i to będzie powodować nieprzerwane tycie. A tak wcale nie jest, dlatego że jedną z przyczyn błędnego koła odchudzania, efektu jojo, zaburzeń odżywiania na tle kompensacyjnym, czyli napadów na jedzenie, napadów objadania się, bo to są kompulsywne objadanie, to wiadomo, to jest coś innego, albo nie wiadomo, to mówię. Przyczyną jest właśnie brak pozwolenia sobie na jedzenie. I etykietowanie jedzenia co do kalorii, powinno mi to wystarczyć, tego nie mogę, to jest złe, podziału żywności na dobrą i złą, to jest całe koło zależności. Im większa presja, tym my czujemy się związane, więc tym większa ta chęć wyrwania się z jakichś tam bandaży, które nas no, ściskają. I działa tak samo, jeśli to my same sobie to robimy. Więc teraz tym mainstreamem jest to jedzenie intuicyjne i to dopiero można powiedzieć, że wchodzi w Polsce. Jeszcze tego dużo nie ma, bo wciąż ta stygmatyzacja ze względu na wygląd jest bardzo obecna. Jednak tu, jak wspomniałaś jeszcze o tych gazetach, i ja tak się uśmiechnęłam, jak jest tam, wiesz, zdrowie kobiety i jeden jakby taki wielki nagłówek, jesteś wystarczająca, po czym tak średnio, schudnij do wakacji, właśnie schudnij do ślubu, co zrobić, żeby facet cię polubił, tymi sposobami zatrzymasz przy sobie faceta, tak, zobacz, jest. One tego dokonały, to są, i jakby te wszystkie magazyny przekazują nam, że szczupły wygląd równa się zdrowie, co jest nieprawdą. Co jest nieprawdą, bo gdyby tak było, to nie mielibyśmy tak dużego odsetka zaburzeń odżywiania. I to są szczupłe dziewczyny, to są chude dziewczyny, które oddały swoje życie temu, żeby liczyć kalorie, bo boją się przetycia. Żeby skupiać się na tym, co mogą zjeść, a czego nie mogą zjeść, bo boją się przetycia. Ta presja związana z tym, żeby nie przytyć, bo przytycie jest porażką i będzie wytykane i będzie oceniane, jest ogromna. I przez to mamy też takie konsekwencje, że nasze polskie dziewczynki czują się najgrubsze, jeśli chodzi o swoje rówieśniczki w Europie. Czują się najgrubsze i najbrzydsze. Najbrzydsze to mogę sobie dopowiadać, ale najgrubsze na pewno. Czują się albo za grube, albo grube. Gdzie dane i na siatkach centylowych, bo dzieci się tak mierzy, tego nie widać. Z czego to może wynikać? Że akurat dziewczyny w Polsce? No bo tutaj wiele czynników może być wziętych pod uwagę, natomiast na przykład ta książka, o której rozmawiałyśmy, no ona jest amerykańska, więc na pewno tutaj to jest coś takiego, powiedziałabym, uniwersalnego na świecie, znaczy, może nie na świecie, a może w tych kulturach zachodnich bardziej skupionych na właśnie na wyglądzie, ale z czego wydaje ci się, że może wynikać to, że w Polsce jest taka sytuacja? Wiesz co, nie mam backgroundu, nie mam środowiska, jeśli chodzi o inne kraje, więc jakbym tutaj powiedziała, że w Polsce jest tak i tak, to być może w innych krajach również. Natomiast to, co u mnie, często w moim gabinecie online, u mnie na współpracach się zdarza, to jest ta presja przekazywana przez starsze pokolenia. I to całkowicie inaczej wyglądało i też całkowicie inaczej wyglądało, jeśli chodzi o jedzenie. Dlatego, że nasze mamy dorastały też w innych czasach i na coś innego zwracały uwagę. I są badania i ta obsesja piękna, ta książka
super to pokazuje, że jeśli my słyszałyśmy w dzieciństwie od najmłodszych lat, że mama była na diecie, albo przyjaciółka mamy była na diecie, ciocia, mama, babcia i tak dalej. Oglądałyśmy seriale. Kojarzysz serial Magda M? Kojarzę, ale nie oglądałam. Magda M odchudzała się coraz w każdym sezonie. I ja to pamiętam, bo to był jeden z moich ulubionych seriali, jak byłam nastolatką. I ona jak zaczynała dietę, to szła na lodówkę, czytała rozpiskę. Dzisiaj jabłko i woda. I szła na pół godziny Orbitrek. My na tym... Cudowny, bardzo zdrowy wzorzec odżywiania swojego organizmu. No, Bridget Jones. Dałyśmy sobie wymówić, tak, że ta sylwetka jest gruba. Tak. Że ona ma nadwagę. Nie, no, że to jest strasznie przykre, że tak to się jakby potoczyło. Dalej, to bycie na diecie, ta presja wyglądu, od małego jesteśmy doceniane za wygląd. Tak, jesteśmy chwalone za to, jakie ładne jesteśmy, albo żebyśmy się nie złościły, bo złość piękności szkodzi. To wszystko daje nam taki komunikat w tych naszych małych głowach dorastających, że ten wygląd jest naszą dużą wartością. No i też nie ukrywajmy, że ten wygląd zewnętrzny, no właśnie jest na zewnątrz, czyli go widać jako pierwsze. Ja w tym podcaście, o którym też wspomniałyśmy, powiedziałam, że dużo łatwiej jest ocenić kogoś właśnie na podstawie wyglądu zewnętrznego, niż go poznać. Bo żeby kogoś poznać, to ta druga osoba musi nas do siebie dopuścić, do tych swoich wrażliwych miejsc, do tego swojego wnętrza. A na ulicy, w autobusie, w sklepie widzisz osobę i jakby masz prawo ją skomentować. I tak, masz prawo do swojej opinii, ale też dla dobra wszystkich zachowaj ją po prostu dla siebie. Nie musisz komentować, jak te rzęsy, co powiedziałaś, że a tato sobie zrobiła takie rzęsy. Mhm. No zrobiła sobie, bo sobie chciała zrobić, to jest tak, jej ciało, jej decyzja, koniec tematu. Powiedz w komunikacie ja bym sobie takich rzęs nie zrobiła. I wszyscy będą szczęśliwi. Tak, to też jest ciekawy temat, nie? Że właśnie to odnoszenie wszystkiego do siebie. Mhm. Mam takie wrażenie, że właśnie ten komunikat, o którym powiedziałaś, że ja to bym tak nie mogła, to jest też częsty komunikat w przestrzeni internetowej. Nie obraź się, ale. Nie obraź się, ale, dokładnie. Nie, ja chcę, ja to mówię jakby z troski o ciebie, ale... Mhm. I wiesz, i później wpada jakiś komunikat taki nie do końca wspierający, więc... Tobie to chyba nie przystoi, tak. Mam wrażenie, że w ogóle same sobie to robimy i ja chciałam zapytać cię o to, czy ta obsesja piękna z naszą winą i jakby sporo jest tutaj takich zmiennych, które mogą powiedzieć, że tak, że nie jest, no bo jest ta kultura, te wszystkie takie przekazy, które do nas trafiają, kiedy dorastamy i też nie mamy zasobów, które pozwalają na przykład filtrować nam, co jest dobre, a co nie, co jest właściwe, a co nie, no ale my same też podtrzymujemy tą obsesję piękna, nie? Właśnie obgadując inne kobiety, stygmatyzując je ze względu na wygląd, bo chcą wyglądać, nie wiem, inaczej, nienaturalnie, tak jakby to było coś złego. I mam wrażenie, że no, nam samym też by się przydało trochę, wiesz, tak spojrzeć w lustro, nie w kontekście wyglądu, ale spojrzeć sobie w oczy i zastanowić się, czy ja sama też się nie przykładam do utrzymywania tej obsesji piękna, nie? Jak najbardziej. Ja tutaj mogę powiedzieć, że również robiłam sobie taki rachunek sumienia i ja również kiedyś stosowałam takie komunikaty, bo nie wiedziałam, bo nie potrafiłam inaczej, bo to było znowu coś, czego doświadczałam i co powielałam. Nawet taki termin jest, fat talk, czyli ciało dialog. No już tak powiedzmy, ale w takim, wiesz, na znaczeniu na tę tkankę tłuszczową. Ja pamiętam z moimi koleżankami, czy z moimi przyjaciółkami już później, miałyśmy maratony szukania w sobie niedoskonałości. Ta miała coś, ta miała jeszcze coś innego, a ja to zobacz, mam tutaj, a zobacz jak ja wyglądam, ja w ogóle wyglądam najgorzej z Was. I my się licytowałyśmy, która wygląda najgorzej, która jest najbrzydsza, która jest najgrubsza, która ma najwięcej niedoskonałości, zamiast mówić sobie rzeczy, za które my się lubimy. Mhm. I ja teraz umiem inaczej stosować te komunikaty i nie mogę powiedzieć, że w ogóle ich nie stosuję, bo wydaje mi się, że też się na tym pewnie mnie złapię, że albo że komuś zwrócę uwagę, że o, ładnie wyglądasz, bo po prostu daję komplement, bo to też nie chodzi o to, żeby w ogóle nie komplementować wyglądu, tylko jak powiedziałaś na początku, żeby robić tego trochę mniej, żeby na przykład powiedzieć, cenię w tobie to i to.
Jakby Tak, lubię cię skupić się jako też na innych człowieka, rzeczach. bo dzięki tobie czuję się w taki sposób, tak wiesz, relacyjnie, jeśli chodzi o bliskość. I im bardziej jest się w takim środowisku, że to ciało jest obmawiane, że to ciało jest takim właśnie punktem wartości, tym bardziej się to powiela i tym bardziej wypuszcza na zewnątrz. I ja, jak zaczęłam w ogóle naprawiać swoją relację z ciałem, z jedzeniem i z ruchem, to zwróciłam uwagę na to, że przeszkadzają mi rzeczy w innych ciałach, albo że zwracam uwagę na inne ciała. Bo gdybym miała coś komuś wypomnieć, to w życiu bym tego nie powiedziała. Natomiast zauważałam, a ta wiesz, ta coś tam tutaj. I od razu się na tym próbowałam łapać i mówiłam, tobie nie przeszkadza to w tej osobie, tobie to przeszkadza w tobie. Lustro, nie? Jedna Lustro. osoba jest dla nas lustrem. Tak, ty masz problem ze swoim wyglądem i przelewasz to na zewnątrz, więc wracamy do swojego podwórka, zajmujemy się właśnie tym, co się dzieje na tym podwórku, zaczynamy uczyć się podchodzić do siebie inaczej, bo to jest proces, nie od razu się polubisz, ale możesz od razu zacząć podejmować działania, żeby traktować się z szacunkiem. I to jest znowu krótkie ćwiczenie. Czy coś, co zamierzam zrobić, jest traktowanie siebie samej ze szacunkiem? Nazywaj rzeczy po imieniu. Jeśli wchodzisz na restrykcje kaloryczne, to będziesz się głodzić. Jeśli wchodzisz na restrykcyjne treningi, to będziesz się nadwyrężać fizycznie i będziesz stosować wobec siebie przemoc. Tak samo jak głodzenie się. I też zauważyłam, że podczas moich współprac, jak dziewczyny, które właśnie u mnie są pod opieką, jak one zaczynają nazywać rzeczy po imieniu, to zaczynają tu łapać, że ja nie chcę się tak traktować. To nie jest w zgodzie ze mną. Ja tak kogoś bym nie potraktowała i tak wobec samej siebie nie chcę. I tam bardzo często pojawia się nie umiem. I teraz nie umiem i mogę zostać w tym miejscu i dalej nie umieć i nie mieć innego efektu. Albo mogę podejmować starania, podejmować działania, wdrażać się, próbować, 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 aż kliknie. Aż któregoś dnia powiesz, nauczyłam się, bo to samo z siebie nie Dokładnie. przyjdzie. Piękne słowa w ogóle. I te ćwiczenia to pewnie może być taki pierwszy krok do pracy właśnie nad tym, żeby tak trochę wyjść z tej obsesji piękna. Znaczy, nie da się z niej pewnie wyjść całkowicie. Pewnie jeszcze nie teraz, to założy się, że o wiele większe zmiany są potrzebne, pewnie jakieś systemowe w kulturze, w wychowaniu dzieci, ale właśnie poza tym, żeby z taką świadomością obserwować swoje działania. Ale też to ćwiczenie, o którym wspomniałaś, czyli jak, czy potraktowałabym na przykład w ten sposób, czy powiedziałabym to samo do bliskiej osoby, to co jeszcze możemy zrobić, żeby może tej obsesji piękna tak się nie dać, albo może tak uświadomić sobie, że na przykład, że my w niej tkwimy i jakimiś małymi krokami zacząć z niej wychodzić. Wiesz, są nawet takie rzeczy, które teraz mi przychodzą do głowy, jak selekcja ubrań. Nie trzymać w szafie ubrań, które są na chudsze czasy. O, brzmi znajomo. Albo nie kupować czegoś, to ubiorę jak schudnę. Tylko kupować ubrania i nosić ubrania, które są dla ciebie komfortowe. Bo jeśli ty zdejmujesz spodnie i masz po prostu odbite w ciele te wszystkie paski, guziki i tak dalej, to znaczy, że ty nie czujesz się w tym ubraniu komfortowo. Nosić takie rzeczy, które są dla ciebie przede wszystkim dobre, przyjemne, w których się sobie podobasz. Nie zwracać uwagi na to, co jest polecane do twojego, przepraszam, do twojej sylwetki, dlatego, że ty nie jesteś ani jabłkiem, ani gruszką. Tylko masz ciało i teraz dajmy na to, o, są te szerokie spodnie, nie? I są te szerokie spodnie i ja na przykład się nie widzę w tych szerokich spodniach. Może nawet moja sylwetka by była polecana do tego, żeby te szerokie spodnie Polecana. nosić. No, a ja czekam na czasy, kiedy wrócą te rurki. I te takie spodnie, nie te rurki, tylko te spodnie, które są takie dopasowane i mogę sobie kupić spodnie, które nie będą mi na przykład odstawać w talii albo być za wąskie w pośladkach czy udach. No po prostu no, czekam na ten moment, kiedy te szerokie spodnie odejdą z tej mody, a znowu to jest modne.
Więc no to jest piękne, ale to też piękne, że każdy ma inne preferencje, nie? Widzisz, ty preferujesz rurki. Ja na przykład teraz zakochałam się w tym modelu mom jeans, czyli takie, wiesz, wysokie. Też je lubię, tak. Że nie widać ci nerek, ani nie widać niczego innego, co masz z tyłu. Po prostu jest wygodnie, nie? Ale jednocześnie są takie luźniejsze w nogach. I po prostu to jest piękne, że właśnie nie kierowanie się tymi trendami właśnie, kiedy pamiętasz te czasy, kiedy były biodrówki w modzie, tak, ale takie biodrówki, że tak. Naprawdę były kości biodrowe na wierzchu, a tam już było blisko do innych rzeczy. Ale zobacz, na co zwróciłaś uwagę, żeby nie było widać nerek, to też przychodzi z wiekiem. Tak, no bo zdrowie, ale właśnie, no właśnie to przychodzi z wiekiem, to też jest w sumie, no to jest ciekawe, bo jesteśmy pewnie w podobnym wieku, ale to też, wiesz, jakby słuchała nas teraz, załóżmy, 18-letnia dziewczyna, no to gdyby ona usłyszała, że wiesz, to przychodzi z wiekiem, no to ciężko jej teraz, wiesz, czekać 10 lat na to, żeby w cudzysłowie zmądrzeć, albo żeby trochę zmienić nastawienie do pewnych rzeczy. Otaczać się takimi treściami, z którymi czujesz, że wiesz, że tak byś chciała. Na przykład jak masz osobę w internecie, jak ja też czytałam tą książkę, albo czytałam inne, albo obserwowałam inne twórczynie w internecie, które wiesz, były takie pogodzone z tym własnym ciałem, takie, że nie bały się pokazać tego brzucha, albo no, który znowu on jest, on istnieje, on nie będzie zawsze płaski, nie wiadomo jaką byś miała sylwetkę, dlatego że tam się mieści jedzenie, tam są trawienie. Twoje narządy wewnętrzne. Przecież mamy też okres i ten brzuch w czasie różnych momentów cyklu menstruacyjnego też wygląda inaczej, nie? Dokładnie tak. I wiesz, nawet te rolki, które ja nagrywam, bo nawet można powiedzieć, że zaczęłam nagrywać, właśnie pokazujące ciało, to ja bym wcześniej tego w życiu nie zrobiła, dlatego że krytyka kogoś innego za bardzo by mnie zabolała. A w momencie, kiedy nagrałam taką rolkę, gdzie nie pokazałam swojego ciała, tylko siedziałam w takiej luźnej bluzie, no ale ja o sobie nie mogę powiedzieć, że nie mogę dać sobie etykiety, że jestem gruba, bo uważam, że mam taką przeciętną sylwetkę. Nie, jakby, gdybym użyła tego określenia, to uważam, że wyrządziłabym więcej krzywdy osobom, które na przykład są większe ode mnie i ja też nie uważam, że one są grube. Dlatego nie ma ram, jeśli chodzi o grubość. Nie ma, dokładnie. A często takie nawet osoby, które mają szczupłe ciała, używają tego określenia, że są za grube. I to znowu się zatarło jak z tą otyłością i z tą depresją. Więc a grubość jest określeniem takim negatywnym. No tak, oczywiście. My jej nie lubimy, my tego nie chcemy. No i wracając do tej rolki, nagrałam właśnie w takiej bluzie, czyli tak normalnie jak wyglądam. Właśnie coś z tą grubością, że nie pozwalam sobie nosić jakichś tam ubrań, nie pozwalam sobie zjeść czegoś, dlatego że nie zasługuję na jedzenie, bo jestem gruba i nie pozwalam sobie na inne rzeczy. I dostałam komentarz od pana, bo aż sprawdziłam ten profil. Może jesteś gruba, ale za to ładna, czy coś takiego. Boże. Ja sobie nie wierzyłam, jakby patrzę ten komentarz. Akurat wtedy był u mnie, byłam z moim partnerem, tak, czy ty to widzisz? I kiedyś by mnie to zabolało, by mnie to zraniło i ja bym cały czas siedziała w głowie, nie no, ja jestem gruba. Ja jestem za gruba. Ale jestem ładna. Ale jestem gruba. Ale całe szczęście, nie? Całe szczęście. Cały czas bym słuchała i była pod tym takim dyktandem tego, co ktoś o mnie powie. Dlatego, że ja nie miałam mocnego tego swojego ja i nie miałam mocnego tego, w co wierzę, co jest dla mnie ważne, co nie jest dla mnie ważne i jak ja sama się ze sobą czuję i jak sama się etykietuję. Dla mnie, jeśli ktoś by mnie tak określił, to już by mnie nie zabolało, już mnie nie zaboli. Dlatego, że bo zbudowałaś taką swoją też tożsamość, nie? I poznałaś siebie. To też jest bardzo ważne w tym procesie, żeby właśnie te komentarze z zewnątrz nas nie tykały, no to warto pogłębić tą samoświadomość. A, no umówmy się, działając w internecie, albo w ogóle będąc w internecie, no każdy może napisać nam wszystko. Niestety, wszystko. Tak jest. Wszystko. I to tych słów użyła Agata Głyda u mnie w odcinku podcastu, który razem nagrywałyśmy. Jeśli jesteś blisko siebie, to krytyka tak nie boli. Pięknie. I bardzo mi się te słowa spodobały. I tutaj wracając do tego, jak młode dziewczyny mogą się wspierać, właśnie obserwować takie twórczynie internetowe, takie osoby po prostu w internecie, przy których, wiesz, tak się czujesz bezpiecznie. Tak się czujesz, że tam nie zostaniesz oceniona, skomentowana,
skrytykowana, nie czujesz się gorsza w ich towarzystwie internetowym, chłonąć te treści, obserwować, bo im bardziej się tym otaczasz, tym będziesz tym przysiągać jak gąbeczka, zadawać sobie pytania, dlaczego ja tak uważam, dlaczego ja tak robię, pracować nad sobą i totalnie odciąć od swojego środowiska, z tej bańki internetowej, usunąć wszystko to, co cię triggeruje, co cię napędza do tego, żeby wobec siebie zachowywać się nie w porządku, żeby może stosować wobec siebie tą wcześniej wspomnianą przemoc, czyli wiesz, to głodzenie się, nadwyrężanie, jeśli chodzi o ruch, i te osoby, które sprawiają, że czujesz się gorzej sama ze sobą i we własnym ciele i wracasz do oceniania swojej wartości na podstawie wyglądu. Ty masz wpływ na to, czy wciśniesz, usuń z obserwowanych albo tak, obserwuj. Dokładnie. Więc z tego zacznij korzystać. Super rada. Mam wrażenie, że w internecie właśnie tak łatwo przesiągnąć tymi takimi różnymi treściami. No, mamy też zjawisko zwane FOMO, nie? Czyli taki strach przed tym, że mnie coś ominie. No ale właśnie, trzeba po prostu postarać się to przezwyciężyć i trochę tak zaprojektować te swoje media społecznościowe pod siebie, no bo da się to zrobić. Ja też to ostatnio odkryłam, że wystarczy, że kilka razy gdzieś tam zaznaczysz, że nie wiem, podoba ci się jakaś dana rolka albo post, taki wspierający powiedzmy, albo edukacyjny, no i system ci to serwuje częściej, nie? Więc tak, da się to zrobić, to nie jest niewykonalne i nie musimy tkwić w tym, wiesz, bagnie tych różnych treści, tylko naprawdę możemy po prostu je pomijać. I ja czasem na przykład zastanawiam się, jak, no wiadomo, ty też działasz w internecie, więc na pewno spotykasz się z tym zjawiskiem, że czasem są właśnie osoby, które nie do końca cię lubią, albo nie do końca się z tobą zgadzają, ale na przykład, wiesz, wciąż cię śledzą, nie? Jakby dają sobie taki dyskomfort oglądania ciebie, tego, co mówisz, mimo że na przykład się z tym bardzo nie zgadzają. I to jest właśnie to, co jakby można wybrać, żeby po prostu tego w twoim życiu nie mieć, bo jest też takie powiedzenie, że to, czemu my poświęcamy uwagę, rośnie w naszych oczach. I mam wrażenie, że to i ze wszystkim jest, no ale też na przykład z wyglądem, nie? Jeśli my poświęcamy za dużo uwagi właśnie profilom, które się skupiają na jakichś idealnych sylwetkach, jeśli my poświęcamy za dużo uwagi rozmowom na temat wyglądu, wytykaniem wyglądu innym ludziom, ale też myśleniem o tym na przykład w naszym kontekście, w kontekście na przykład naszego ciała, no to to urasta do takiej rangi czegoś bardzo ważnego w naszym życiu, skoro my tak dużo uwagi i energii temu poświęcamy. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Jeśli tym, czym się otaczamy, będziemy przysiągać po prostu. I też nie wiem, czy osoby sobie zdają z tego sprawę, które nie pracują w internecie, ale my jako twórczynie mamy podgląd, ile osób na przykład obejrzało relacje i które nas nie obserwują. I tak, ja sobie czasami to sprawdzam, bo nie aż tak nie śledzę tych statystyk, a czasami sobie tak wejdę, jak po co? W takim razie po co? I albo sprawdzać, co ktoś dodał, jeśli cię dana treść nie interesuje, albo żeby tylko sobie tak powiedzieć, że okej, nie zgadzam się z tym. I ja na całe szczęście nie mam u siebie na profilu, nie spotkałam się w ogóle z. Nie mogę powiedzieć, że spotkałam się z hejtem. I jestem wdzięczna za to, że tego nie było, kiedy jeszcze nie byłam tak mocna, ale tak mocna jakby, że blisko siebie, bo kiedyś, jak w ogóle zaczynałam, to no to mogło mnie za bardzo dotknąć i mogło zostawić we mnie jakąś taką większą bliznę albo po prostu doświadczenie, z którym ja bym się potem szłabym z nim przez życie, może tak to ujmę. Natomiast teraz znowu takie komentarze, o którym wspomniałam, albo jak ktoś mi powie, że mnie nie lubi, to nawet nie o to chodzi, że nie jestem zupą pomidorową, ale też wiem, że ja również nie wszystkich lubię i jeśli komuś nie odpowiada, normalne, nie? Dokładnie, jeśli komuś nie odpowiada mój styl wypowiedzi, to jest okej. Okay. Mój sposób, nie wiem, bycia, czyli moja charyzma, albo to, że jestem raczej taką energiczną osobą, mówię szybko, mówię dosadnie, mówię mocno, to jeśli komuś to nie pasuje i woli spokojniejszy ton przekazywania wiedzy, naprawdę w tym internecie jest wiele osób, od których możesz się czegoś dowiedzieć w danym temacie, który cię interesuje.
Dokładnie, dokładnie. Jeśli ktoś nie lubi szybkiego mówienia, to prawdopodobnie ani twoje podcasty, ani moje mu się nie spodobają. Tak, zdecydowanie moje to tak, chociaż ostatnio słyszałam, że ktoś mnie jeszcze przyspiesza, także... Tak, moje też, ja w ogóle nie wiem, jak to się dzieje, ja nie wiem, jak ludzie to wytrzymują, jest brawo, ale jeszcze tak pomyślałam, jak powiedziałaś właśnie o tych komentarzach, że może też właśnie w tej obsesji piękna jest, to jest o tym, żeby... Może po prostu nie komentować innych ludzi, żeby nie komentować ich wyglądu. Tak, oczywiście można komuś dać komplement, no bo komplementy też budują relacje, prawda? I pozwalają na przykład wyrazić sympatię w jakiś sposób, ale ten przykład, o którym powiedziałaś, że ktoś ci napisał, że jesteś gruba, ale ładna, to mi się od razu przypomniało, bo ja dosłownie kilka dni temu dostałam też taką wiadomość, trochę inną, bo dodałam, mam teraz taką kampanię związaną z pewnością siebie, no i dodałam swoje zdjęcie z plaży, no i tam jakiś tekst w opisie, wiadomo, i dostałam też taką wiadomość prywatną. Co prawda, wow, pierwszy krok, ktoś cię postanowił skrytykować w wiadomości, a nie w komentarzu, to już jest okej. Nie? No, to już propsuje, no bo... Niewiele osób tak robi, nie? Wolą po prostu, żeby wszyscy widzieli i jeszcze zabrać lajki za tą piękną ripostę. Ale też dostałam właśnie taką wiadomość, że no, to totalnie komentującą moje ciało, nie? Że no, że tutaj widzę, że brzuch taki nawet zarysowany, ale nogi widzę takie mocne, rozbudowane, taka trochę męska sylwetka, nie? I wiesz, i taki komentarz, taki właściwie komentarz, który nic nie wnosi, nie znamy się, to jest obca osoba dla mnie. To nie jest tak, że wiesz, że to jest jakiś taki, że ja w ogóle prosiłam o tą radę albo o ten feedback i zastanawiam się jakby skąd się właśnie to bierze, taka chęć do tego, żeby się dzielić takimi komentarzami, bo owszem, jakby w takim życiu prawdziwym, no to ten mechanizm, jest też taki nawet jak mechanizm plotki, który w ogóle istnieje od czasów prehistorycznych i gdzieś tam ludzie wymieniają się informacjami na przykład pomiędzy grupami, nie, żeby wiedzieć kto jak, żeby też nawet prognozować czyjeś zachowanie, ale w internecie jest osoba, która cię nie zna, która cię prawdopodobnie nie śledzi, nie macie nic wspólnego. I wiesz, i nagle jakby rości sobie takie prawo do tego, żeby ci tak wjechać właściwie, wiesz, można powiedzieć, do twojego wirtualnego domu i cię skrytykować, wiesz, na przykład zupełnie niemerytorycznie, na przykład twoje ciało. Skąd to się w ogóle bierze? Tutaj też przyczyn może być bardzo, bardzo, bardzo dużo. I to zależy. To zależy od danej osoby, dlaczego ona czuje aż tak dużą potrzebę i ma aż takie przekonanie o tym, że jej opinia jest dla kogoś ważna, gdzie nie została zapytana o tą opinię. Więc tu wiadomo przekonania o własnej osobie, jak również brak powiązania z tym, że to właśnie w moim ciele ja widzę problem, nie w twoim. Tylko to, że ja zwróciłam uwagę na dane części ciała u ciebie, świadczy o tym, że u siebie też mam jakieś części ciała, które sobie wypominam, które oceniam. Bo my kobiety raczej swoje ciało oceniamy tak fragmentarycznie, czyli dzielimy je na pośladki, dokładnie, biust, talię, brzuch, bo talia i brzuch to przecież nie to samo. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to może być jedną z przyczyn, może brak gotowości do tego, żeby się sobą zaopiekować i brak tej gotowości i też umiejętności samoprzytulenia się i samodocenienia. Samowspółczucia, nie? Samowspółczucia, tak, że jest tam we mnie coś, jakaś taka miękka część, która dopomina się o moją uwagę, a ja ją odpycham, bo ona jest... brzydka, że jej nie chcę, bo jest słabsza, bo jest wrażliwa, bo właśnie będzie bardziej podatna na słowa innych, więc ja wolę to zamknąć, umocnić się i dalej wywalać to na zewnątrz. Może to jest jedno z tych, gdzie niekoniecznie i w tym komentarzu, który ja dostałam i w tym komentarzu, który ty dostałaś, to może być akurat to. To mówię, to zależy, bo ja podejrzewam na przykład, że ta osoba, która mi skomentowała, to mogła być w tym nastawieniu, że nadrzędną taką wartością i celem kobiety jest to, żeby się podobać mężczyźnie. Czyli patriarchat, nie? Po prostu. No tak. Tak bardzo jeszcze wciąż widoczny w wielu aspektach życia. Tak, w Polsce. Jak powiedziałaś mi o tym, że każdemu będzie się podobać coś innego, to mi przyszło do głowy porównanie, którego używa Asia Gutral w swoim podcaście. I ona pokazała to na zasadzie długopisu. Jaki jest ten długopis? Niebieski.
Żółty? Żółty, nie? A ja bym powiedziała, ona powiedziała, a ja bym powiedziała, że ładny. I czy któraś z nas ma rację? Czy właśnie Obie. Właściwie obie mamy obie, rację. tak, gdzie tam właśnie dała, że znowu ten, na tym kolorze, że ty masz bardziej na zasadzie faktu, a dla mnie on jest ładny. I to nie znaczy, że on nie jest ładny, ani że jest ładny, bo ty go możesz nie używać, ale ja mam ochotę go używać. I gdyby tak nie było, że każdemu z nas trochę podoba się inna rzecz, a dajmy na to po jakiejś tam innej weryfikacji znowu zmienimy to swoje nastawienie, bo ile osób ja znam ze swojego środowiska, które miały, wiesz, swój opis idealnej partnerki, która się tam podoba, albo czego szukam wyglądowo w drugiej osobie, po czym wiązałeś się z osobą, która wyglądała całkowicie inaczej, ale były dopasowane na zasadzie wartości, zasad, relacji i tak dalej. Więc tutaj, no, nie oszukujmy siebie samych i na zewnątrz, że ten wygląd nie jest ważny. Jednak zwracajmy uwagę na to, żeby on zajmował odpowiednie miejsce w tej naszej hierarchii wartości i żeby nie tracić życia na to, żeby się dopasowywać do tego, żeby wyglądać w jakiś sposób. Bo ty nie masz żyć dla innych, tylko masz żyć dla siebie, bo to jest twoje życie. Dokładnie. Czyli miałam cię zapytać właśnie, co tracimy, kiedy wpadałem w obsesję piękna i już wiemy, że tracimy życie. Ale to jest w sumie bardzo prawdziwą odpowiedzią, nie? Bo ona jest taka mieszcząca wiele w sobie takich podkategorii, no ale tracimy to życie, tracimy to, co może nas spotkać, jakieś możliwości, jakieś, wiesz, fajne rzeczy, przyjemności. Tak, tracimy to tak naprawdę, na czym wydaje mi się nam najbardziej zależy, bo tracimy możliwość, nie pozwalamy sobie, jeśli jesteśmy w tej takiej presji i obsesji piękna, to zawsze będziemy sobie umniejszać. Więc zawsze będziemy się stawiać niżej, będziemy poświęcać energię na to, żeby się dopasowywać i akceptacja albo nawet ta życzliwość w stosunku do siebie, to nie jest, nie działa zero-jedynkowo i nie równa się temu, że my nagle przestaniemy o siebie dbać albo przestaniemy prozdrowotnie wybierać i tak dalej. Wręcz przeciwnie. W momencie, kiedy pozwolimy sobie bezwarunkowo na jedzenie i będziemy podążać za tym, żeby traktować się jak najlepiej, to my nie będziemy wybierać Snickersa na każdy posiłek, tylko będziemy wybierać odżywcze jedzenie, bo ono właśnie nas odżywia, ono daje nam tej energii. Idąc dalej, nie będziemy się zażynać na siłowni i palić kalorii tylko po to, żeby zobaczyć mniejszą liczbę na wadze, tylko wybierzemy ruch, który będzie nam dawać sprawność i będzie nam dawać I to, frajdę. frajdę, w to, w czym się czujemy po prostu tak dobrze, komfortowo. I tak, treningi też często bolą następnego dnia albo jeszcze następnego, i to znowu nie oznacza, że coś tam zostało źle wykonane, więc to tracimy, jeśli koncentrujemy się na jedzeniu czy tam na ruchu, bo to są narzędzia do zmiany wyglądu ciała. Dlatego ja często powtarzam, że rdzeniem zaburzeń odżywiania jest właśnie obraz ciała, bo i ruchem, i jedzeniem możesz go zmienić. Dlatego się na nim koncentrujemy. Natomiast jeśli w naszej głowie, co do naszego ciała, są głównie kompleksy, niedoskonałości, wytykanie sobie, to wydaje mi się, że nigdy nie pozwolimy sobie na bliskie relacje albo na tak bliskie relacje, jakie one by faktycznie mogły być w momencie, kiedy zaczęłybyśmy i zaczęlibyśmy pracować nad ciało neutralnością i dalej nad ciało życzliwością. Bo jeśli ja jestem wobec siebie życzliwa i jeśli się akceptuję i jeśli się nawet później mówiąc lubię, to jestem w stanie zbudować to połączenie z drugim człowiekiem, a nie się po prostu ukrywać, albo żeby w mojej głowie cały czas było, że ja jestem za jakaś, że jestem niewystarczająca, że jestem niepełna albo że jestem zepsuta. No nie, nie jesteś. To jest super w ogóle taka konkluzja, że właśnie to bycie w obsesji piękna może też tak rykoszetem wpłynąć na nasze relacje, nie? Bo poza tym, że właśnie uważamy, że my jesteśmy niewystarczający, że musimy być idealni, na przykład idealne, no to potem możemy oczekiwać tego samego od osób, które są nam bliskie, nie? I to też nie jest dobre. Tak, dokładnie tak. I wydaje mi się, że to fajny będzie jeszcze taki dodatkowy wątek, czy nie wiem, czy nie przyciągam za bardzo, Spokojnie, mamy czas. że
jak dużo rozmawiam właśnie i o obsesji piękna, i o relacji z jedzeniem, o zaburzeniach odżywiania w moim gronie znajomych i często korzystam z innych perspektyw, dlatego że one też mnie otwierają po prostu na to, żeby nie siedzieć tylko we własnej głowie, a żeby zobaczyć, co inni mają w tych tematach do powiedzenia. I pamiętam, że zadałam swojemu partnerowi takie kiedyś pytanie, że on ma akurat pracę wyjazdową i mówię, co byś zrobił? Albo jakbyś się zachował, jakbyś na przykład wracał z kolejnych wyjazdów i widziałbyś, że moja masa ciała rośnie, że ja tyję. Albo w drugą stronę, że ja chudnę. I znowu tutaj ma ode mnie te komunikaty, bo też ogląda moje relacje czasami, że wiesz, książkę i tak dalej, wszystko zaangażowany. Mówi, z jednej strony mam nie komentować, a z drugiej strony, no zależy mi na tobie. Więc ja bym nie podszedł i nie powiedział, ty, te stara, przybombiłaś, albo coś tam mi znikasz w oczach, tylko bym ci zapytał, co się dzieje i jak ja ci mogę pomóc i w czym potrzebujesz pomocy, albo czy chcesz o tym teraz ze mną porozmawiać, albo że jak nie chcesz ze mną rozmawiać, to dałbym ci sygnał, że ja to widzę, więc ten problem nie leży w tym i w tym, a po prostu w taki sposób sobie radzisz. I porozmawiaj z tym, z kim chcesz porozmawiać, natomiast daję ci znać, że z tobą coś się dzieje. No to jest piękne, taka troska, nie? Czyli znowu w tych słowach, które my kierujemy do innych ludzi, to ważna jest ta intencja, nie? Czy ja mówię to właśnie z taką troską i z taką właśnie życzliwością i z takim pokazaniem, że ja tu jestem i widzę, że może być na przykład jakiś problem, czy jakby z inną intencją, o której już dzisiaj też porozmawialiśmy, czyli tak, z chęcią, nie wiem, wytknięcia komuś czegoś na przykład. Jakby dobierajmy słowa i no bądźmy dla siebie po prostu życzliwi. Naprawdę świat będzie wtedy lepszy, jeśli będziemy widzieć dobro w ludziach. I ja wiem, że teraz na koniec i ktoś może powiedzieć, odklejona typa i tak gada, ale naprawdę staram się widzieć dużo dobra w ludziach i zauważać dobro w ludziach i mam takie wrażenie, że to dobro do mnie wraca. I to nie oznacza, że nie dotykają mnie trudniejsze momenty i trudniejsze sytuacje. Natomiast to oznacza, że ja się skupiam na tym, co obserwuję, na czym chcę się skupiać. Bo jeśli cały czas widzę tylko negatywy, to będę się skupiać na negatywach. A jeśli się skupiam na tych pozytywach, to też będę się skupiać na tych pozytywach. To jest takie błahe, a jednak tak, tak ważne. Tak, i tak, zamiast dokładnie wypominać sobie kawałek celulitu na pupie, to ja sobie wolę powiedzieć, kurczę, masz silne ciało, masz sprawne ciało, masz zdrowe ciało, funkcjonujesz bez bólu. I to jest cholerny przywilej. Tak. Idąc dalej, jesteś regularna w tym ruchu, jesteś regularna w odżywianiu, robisz to, to, to i to i to. Ty przybij sobie piątkę, bo to są działania, na które poświęcałaś energię, a kawałek celulitu na tyłku ma prawie każda kobieta, więc też sobie możesz przybić piątkę, że jesteśmy w tym wszystkim razem. Dokładnie, dokładnie. No to jest piękne, piękne w ogóle i to o tej życzliwości, to ja wcale nie uważam, że to było banalne, uważam, że to jest w ogóle piękne zakończenie tej rozmowy. Jest nawet taka książka, zresztą do książek przejdziemy zaraz, ale jest taka książka, że przetrwają najżyczliwsi. Ja jeszcze jej nie czytałam, ale pomyślałam, że to jest tak bardzo pasujące do naszych czasów, nie? Że nie, że przetrwają najsilniejsi, ludzie, którzy mają najmniej słabych stron, się do nich nie przyznają, albo idealnie, tylko właśnie najżyczliwsi dla siebie i dla innych. Też mi się tak wydaje, tak, tak. No. Okej. Okay. Super, a skoro jesteśmy przy książkach, to dwa ostatnie pytania. Przedostatnie, czy możesz polecić jakąś książkę słuchaczom, słuchaczkom? Obsesja piękna, to którą ty już tam powiedziałaś i ja tutaj sobie zerknę na półkę. Ciało życzliwość. O, jest książka pod tym tytułem, dokładnie. Tak, życzliwość. Tak, o, ciało życzliwość to... A dobra, to sięgnę. Będzie widać może, że ja w kocu siedziałam. Ciało życzliwość. O, Anety Głydy to jest książka. Tak, Anety Głydy, okay. No, psycholog o diecie. Więc to jest książka poświęcona relacji z ciałem. Bardzo dużo tłumaczy. Dalej poszukałabym też w tym, dlaczego ja szukam kontroli w jedzeniu albo w ruchu. Bo być może to jest perfekcjonizm. I tutaj jeśli chodzi o perfekcjonizm, ja też jestem otoczona książkami, jak tutaj widać. Perfekcjonizm to perfekcyjnie do bólu. Bardzo dobra książka. Tam bym miała dużo więcej w tym drugim pokoju.
Wewnętrzne dziecko na pewno do przeczytania jest super. Przewodnik po emocjach od Ani Cyklińskiej. Super książka i też będzie układać, jeśli chodzi o tą relację z ciałem, ale nie wyglądowo, ale tak od wewnątrz. Właśnie z tym budżetem ciała ona to porównuje. I coś jeszcze miałam, ale niestety... A, jak zacząć się dobrze traktować? Też tej samej autorki, co Wewnętrzne dziecko. Super. To są polecajki ode mnie. Super. Wrzucimy w opis odcinka, żeby można sobie było łatwo wyszukać. Monika, powiedz jeszcze proszę, gdzie Cię można znaleźć, gdyby ktoś chciał się udać w jakieś miejsce w internecie, żeby Cię posłuchać, poczytać. To polecam zrobić kopiuj wklej, właśnie to, co tutaj będzie w opisie tego odcinka Monika Michalek, wpisać i wszędzie jestem, pod tym samym nickiem, bo jestem przede wszystkim na Instagramie i tam jest najwięcej moich treści. Najwięcej takich treści merytorycznych i takich pomagających w zmianie podejścia do odżywiania, do ruchu i do jedzenia jest w moich podcastach. Ja swój podcast nagrywam od ponad roku, mam tam prawie 100 odcinków, więc podejrzewam, że jeśli jakiś temat z tej działki Was interesuje, no to znajdziecie odcinek dla siebie. Jestem też na stronie internetowej, w newsletterze, na TikToku, więc no trochę w tym internecie siedzę. Imię i nazwisko i się wyszuka. A jak nie będzie wyszukiwarce, to dopisać psychodietetyczka, to wtedy już bankowo. A dla pewności to wrzucimy jeszcze linki w opis odcinka. Bardzo dziękuję, to będzie na pewno spore ułatwienie. Super, bardzo Ci dziękuję Monika, że wpadłaś i mogłyśmy pogadać o tym temacie. Mega ciekawy, mega też taki pojemny, więc mam wrażenie, że jeszcze otworzyło się sporo takich wątków, które są bardzo ciekawe i może jeszcze nam się uda w przyszłości o nich porozmawiać. I zwróć uwagę, że zaczęłyśmy od obsesji piękna i tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że to nie chodzi o wygląd. Tak, dokładnie. No. Super. Dzięki bardzo. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, było mi przemiło, że mogłam się wygadać znowu w tym temacie. Super, do usłyszenia. Do usłyszenia.